Przystępując do oczyszczenia rany, musimy zadbać o komfort bólowy pacjenta. Jedną z możliwych technik do zastosowania jest znieczulenie miejscowe. Przy znieczuleniu miejscowym dezynfekujemy skórę wokół rany, a następnie z paru ukłuć podajemy preparat znieczulający. Pilnujemy, żeby nie przekroczyć maksymalnej dawki preparatu przewidzianej do znieczulenia przy danej wadze pacjenta. Po uzyskaniu znieczulenia przystępujemy do oczyszczenia chirurgicznego. Możemy używać pensety oraz skalpela, a także możemy używać łyżki. Ściągamy cały gruby biofilm oraz włóknik znajdujący się wokół rany, aż do krwawiącego, ziarninującego pola, starając się jednak, żeby było to jak najmniejsza warstwa. Po oczyszczeniu chirurgicznym rany możemy pobrać materiał do badania mikrobiologicznego. W tym celu z dna rany pobieramy fragmenty tkanek, a także do badania histologicznego, w tym celu z brzegów rany pobieramy fragment rany wraz z skórą wokół rany. Inną techniką pozwalającą nam na oczyszczenie rany jest technika szczoteczkowania. Technika szczoteczkowania pozwala na zastosowanie równocześnie w trakcie oczyszczania płynu lawaseptycznego lub też, jeżeli jest to konieczne, dodatkowo płynu znieczulającego miejscowo. Po oczyszczeniu chirurgicznym rany przemywamy ranę płynem lawaseptycznym przeznaczonym na rany, a następnie uciskając gazikami przez minutę lub dwie uzyskujemy hemostazę.